Jest z nami trener Robert Roszkiewicz. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, dzień dobry. Foxer Wrestling, baby. Jak się podobało w Otore 6? No, imponujące. Pierwszy raz jestem na takiej imprezie. Dlatego też z tej okazji się ładnie ubrałem, żeby nie było. Reprezentuję godnie polskie zapasy, bo tak naprawdę dzisiaj byliśmy w Teatrze Polskim i byliśmy na stuleciu Polskiego Związku Zapaśniczego. Byliśmy? Byłem, ale tak naprawdę byliśmy. Bo tak chciałem wam powiedzieć... Ja nie byłem. Nie? Ale powiem wam tak. Co jest lepsze od jednego trenera Roszkiewicza? Ale ja byłem. Tak jest. I byliśmy. Więc tak. Dwóch... tak. Nie wiem, czy to widzicie. No nie, właśnie. Nie wiem, czy... Robert. Baby Wrestling. Żeby było inaczej. Niesamowita sytacja. Hubert, witam pierwszy raz. No witam pierwszy raz przed kamerą. No, witam was, witam serdecznie. Ja przyjechałem specjalnie, on zabłądził, więc słuchajcie, tutaj... żebyście wiedzieli, że jestem od niego starszy o 5 minut, żeby była jasność, tak? No właśnie, tu miałem wątpliwości, no ale właśnie. Ostatnio rozmawialiśmy o tobie. I ma brzydszego kalafiora, więc... brzydszego kalafiora. Hubert, nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio jechaliśmy Jeepem i rozmawialiśmy o tobie i właśnie rozmawialiśmy o karierze w Stanach, o uniwersytecie i tak dalej, i tak dalej. Robert bardzo dużo rzeczy mi opowiedział. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale mam nadzieję, że dobrze. No ja... O bracie tylko dobrze. Też się turlałem, tylko miałem niestety, byłem w takiej dziwnej kategorii jak 80, wam, tam 1 kg i niestety kontuzję. Widzisz, jak ty byś z nami robił cały czas wywiady, to byśmy się przekrzykiwali. Słuchaj, to Mistrzostwo Ameryki w zapasach zawdzięczam mojemu bratu, bo to był jeden z moich głównych sparring partnerów. No to jest jedno. I najlepszy sekundant. Mówiłem ci kiedy, tak, co, jak. Prawda. Mówię, to teraz prawda. Wejdziesz w nogę. I było wejście w nogę, bum, naprawdę. I to było naprawdę. I mówię, teraz spokojnie, wyczuj. No i tak i było. To z ciekawości zapytam, dobrze jest, jak na przykład brat jest w narożniku, czy brat jest blisko i tak dalej. Czy to motywuje? Czy bardzo motywuje, ale z drugiej strony też jest taka presja, że ja już wolałbym sam wyjść do tej, na tą matę, niż żeby on wychodził. Tak, to jest straszne, jest nerwy, ale... Jednak bliźniacza krew jest tak, jesteśmy tak blisko, zadajemy te same pytania, odczuwamy te same w danej sekundzie, w danym momencie odczuwamy to samo, więc jak masz takiego samego człowieka, który siedzi gdzieś obok ciebie w narożniku, to są trafne tipy, które no mówią, słuchaj, musisz robić to. I ja bardzo lubiłem, jak Hubert był w moim narożniku. No chciałem powiedzieć, że w 79 nie było in vitro, więc jesteśmy natural. A z ciekawości zapytam, jak nie ma brata i gdzieś to jest pustka? Płaczę. Siedzę w kącie i płaczę. Nie, no to wiadomo, że kiedyś może były jakieś takie sytuacje, ale dlatego pojechaliśmy do Stanów. Jak ja miałbym sam być w Stanach, tą swoją przygodę amerykańską przeżyć, to powiem szczerze, że po roku bym chyba wrócił. A dlatego, że miałem Roberta, on mnie miał, więc poradziliśmy sobie. No i no, prawie 8 lat byliśmy w Stanach, więc i to dzięki swojemu wsparciu, tak naprawdę. A zapytam ciebie, ty też jesteś pasjonatem łowiectwa i tak dalej? No pewnie. Czyli łączy was pasja, łączy was no, poza zapasami. Ciężko mieć, bo mamy tatę, który po prostu jest... Był olimpijczykiem, wiem, Robert mi wszystko opowiadał. I jeszcze tygrysem, jeśli chodzi o kwestie łowiectwa, no to, ale to jest piękne spędzenie czasu na łonie, lubię to słowo, na łonie natury. Ja też bardzo lubię łono natury. I to nie chodzi o nie to... Nie tylko natury. I to nie chodzi o zabijanie, jak tam niektórzy myślą, tylko to jest o kwestię spędzenia czasu, bo szczerze jakby niemyśliwi, to kto przyjeżdża o 3 nad ranem do lasu? Nikt. Tak naprawdę kłusownicy. Dokładnie. A my jesteśmy, my możemy to zobaczyć, sprawdzić. A my zapaśnicy wtedy łapiemy, rzucamy im suplesy w lesie. Wnyki zaciągamy. Nie, no żartuję, ale taka jest prawda. A zapytam ciebie, czy MMA też tak uważnie obserwujesz jak Robert? No, bardzo lubię. Może nie aż tak jak Robert, ale no wiem, kto to jest Jan Błachowicz.
I Chris Weidman. No i Chris Weidman, no właśnie. Znacie chyba. A Chris Weidman wie, kim ja jestem. I to jest najważniejsze. No i na pewno by się też pomylił. To krótko o Wotore, podobało się dzisiaj? Super. No powiem ci, że kozak, naprawdę. Ale mało zapasów było, bo generalnie... No mało, bo bardziej, ale tam można zapasy też? To obalanie było możliwe i tam do 20 chyba sekund w parterze. Ale no, no młodzi, no to wiadomo, młodość jest piękna. No. Ten chłopak, który był w tym finale, to taki trochę jak The Tank. Nie, Hulk Hogan. Nie, Hulk Hogan jak ten... Nie, ten Smashing Machine, Mark Kurt. Mark Kurt. Co w Pride walczył. Tak. Nie, Mike'a Kera, tak, to kojarzę. To jest podobny do niego, chłopaczek. Taki trochę, taki wiesz. Więc taki koniowaty. Zrobiony. No i nie no, piękny sport. Do wrestlingu was nie kuszono tak, zawodowego? Nie. Tak? My mieliśmy. Jakbyśmy, ja wtedy robiłem Mistrzostwa Świata w naturalnej kulturystyce i byłem naprawdę bardzo ładnie zbudowany i facet, który nam powiedział na Florydzie, powiedział mi tak. Tampa Bay, byliśmy w takim klubie. Powiedział mi tak, gdzie... słuchajcie chłopaki, wy nadajecie się, ale nie idźcie w tą stronę, bo tak. Tam kolana siadają, kręgosłupy i tak dalej. I szczerze mówiąc, my już byliśmy po paru operacjach. I mówi tak, chcecie normalnie żyć, bo ja jestem inwalidą. I to nas jakoś zwolniło. My byliśmy naprawdę tyle, mieliśmy szansę, żeby pójść do WWE. Tak. I chcieliśmy, ale jakoś kurczę, nie wiem. Życie się potoczyło. No tak miało być, może... I co tam, nie wierzyłeś we mnie? No, mówiłem ci, że to masz. Kurde, gratulacje. Ale wiesz co, ale rekord nie popsuł, nie popsułeś mu rekordu. No, chociaż ty, Rolia, ty co, Majewski, wątpiłeś we mnie? Mówiłem ci, że dam radę. Bardzo dziękuję. Stój tu. Bardzo dziękuję wam za wywiad. Robimy już lecimy. Lecimy. Lecimy prezesowi.